Sąc i serwus spotkamy, żeby sobie pogadać, potancować i pośpiewać, może tańce grinta. Cinda, 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 grę, kaszewskie kapela, grę. Cinda, 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 grę, kaszewskie kapela, grę. Nie, 26 turniej kół gospodyń wiejskiej ziemi puckiej. Proszę. 5 konkurencji i wszystkie niesamowite dostarczyły nam emocji. Moda, potrawa, gazetka, sketch, piosenka. To wszystko nawiązywało do i współczesnych wydarzeń, i do tego, co dzieje się we wsi, co się dzieje w sołectwie. Także są kobiety bardzo spostrzegawcze i w interesujący sposób przedstawiły te wszystkie wydarzenia. Zawsze w Pucku rozpoczynamy sezon wszystkich turniejów. To jest liga turniejowa, zaczyna się u Was. I laureat tego dzisiejszego zwycięzca w przyszłym roku będzie startował w turnieju wojewódzkim. W tym turnieju zawsze jest wysoki poziom, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Jury miało dzisiaj wielki kłopot, dlatego że była bardzo wyrównana, rywalizacja była świetna. Poziom bardzo wysoki i byliśmy zachwyceni częścią taką kameralną, którą w domu zrobiły koła, tablice, które oddały wspaniale ten zadany temat, czyli tradycje utrzymane w kadrze. Ale też moda, jadło, scenki kabaretowe, piosenka, biesiada, uczta dla duszy. Pani, przepraszam, skąd przyjechała? Ja wiem, z Berlina, ja. Kobietami z poczuciem humoru. Każda wstępnie jakąś propozycję przedstawi, no i jakoś tak się sensownie to później wszystko układa. Turniej był bardzo ciężki, na wysokim poziomie. Kobiety się przygotowały, naprawdę było dużo czasu, żeby się przygotować, ale się przygotowały na 100%. Jury miało taki kłopot, że siedziało 2 godziny i nie mogło rozstrzygnąć, komu dać te miejsca, a komu nie. Praca jurorów dzisiaj, no niestety, to nie jest prosta i łatwa sprawa, ale ostatecznie, jak widzieliśmy, ktoś musi wygrać, ktoś musi zwyciężyć i gratuluję wszystkim paniom za ten udział, za przygotowanie i za to, że potrafiły nas przez tyle godzin wspaniale bawić. Cóż tu mamy ciekawego? Otóż gigantyczny korek w centrum wsi. Chłodnia z rybami zablokowała całkowicie przejazd w kierunku Mrzezina. Okazało się, że samochód wiózł nagrodę od wójta w konkursie Pieś na Wieś. Stop, stop, stop! Jutro cofnę! I śryzm! Gigantyczny korek w centrum wsi. Chłodnia z rybami zablokowała całkowicie przejazd w kierunku Mrzezina.